czas jako czas atrakcji dla dziecka. Nie wychowują go absolutnie wtedy, tylko w czasie tych weekendów naprawdę starają się być takimi gwiazdami. Znaczy, to nie jest normalne życie. I teraz pewnie, ja tutaj widzę, że pan mecenas kręci głową, ale mam oponentów, ale naprawdę z mojego punktu widzenia jakby gabinetu psychoterapeutycznego są dwie strony medalu, tak? Jakby, okej, jeżeli ojcowie chcą wziąć odpowiedzialność pełną za swoje dzieci, to nie tylko w postaci tego, że pójdziemy pojeździć na go-kartach, tak? Zrobimy super kajaki, tylko weźmy tą odpowiedzialność na siebie, również w kwestii wychowywania dziecka, bo to nie jest tylko spełnianie jego zachcianek. Ja przepraszam, że wchodzę w słowo, ale pójście na go-karty to też jest pewnego rodzaju... To jest element, tak? Jest element, ważny tak. Element życia, tak? Ale co robić w tą niedzielę, w tą sobotę? Właśnie zabawa, bo przez zabawę my uczymy to dziecko. Dajcie nam dzieci na cały tydzień, to tak. Pokażemy, co potrafimy. Wspomniałem o tym samotnym ojcostwie, którego jesteśmy obydwaj z mecenasem przykładem, więc wiemy, co to jest codzienny kierat obowiązków, niezależnie od pracy swojej. Absolutnie. Ci ojcowie wiedzą, którzy rzeczywiście to dziecko mają na co dzień. My tak? Nie biegamy po OPS-ach, po różnych tam gminach, żeby jakieś dotacje. My idziemy do roboty, a potem czeka nas robota z przyjemnością z naszymi podopiecznymi, z naszymi dziećmi. Więc my damy rady, pani Anno. No ja w to nie wątpię. I bardzo ważna rzecz. Tak. Branie odpowiedzialności. Tak. No właśnie. Proszę państwa, powiem o jednej sprawie. No kiedyś, panie mecenasie, ojciec był odpowiedzialny za całą rodzinę. Tak. We Francji cały czas funkcjonuje pojęcie père de famille, ojciec rodziny. Jeżeli byli przedstawiani członkowie rządu teraz przez prezydenta Macrona, oprócz funkcji, które tam pełnili w swoim życiu życiorysu, określano ich, tych, którzy mają rodzinę, père de famille. U nas ojcowie są określani w mediach, czy to z prawej, czy to z lewej strony, jako alimenciarze, ponieważ w połowie przypadków małżeństw w Warszawie, małżeństwa się rozpadają. Ale to jest wina mężczyzn również, uderzmy się w piersi. No. Powiedziałbym w ten sposób. Psują nam reputację. Panie redaktorze, trzeba znać konkretnie sytuację, ponieważ rzeczywiście, jeżeli ojciec, który zarabia dobrze, a nie płaci 500 zł alimentów, w porządku, można go negatywnie opisać. Natomiast w sytuacji, w której traci pracę i zarabia 2,5 tysiąca, a alimenty, które ma do zapłacenia, wynoszą 5 tysięcy miesięcznie, a u nas takie alimenty zapadają, dlatego że sędziowie zarabiają bardzo dobrze i określają alimenty według swoich zarobków. Jeżeli chodzi natomiast o to branie współodpowiedzialności, powiedziałbym jedną rzecz, bardzo interesującą. Mianowicie kiedyś brałem udział jako obrońca jednego z ojców przed sądem rejonowym w Rypinie. I pamiętam, ten ojciec był oskarżony z artykułu 207, to jest znęcanie się. I pamiętam, jak pani prokurator zarzuciła temu ojcu, stając na sali sądowej, wśród różnych innych elementów aktu oskarżenia, to, że zdecydowanie podejmuje decyzję, że ma swoje zdanie. No ale znęcał się czy nie znęcał? Nie znęcał się, przez to. Ale to było według organu prokuratorskiego elementem znęcania się, czyli posiadanie własnego zdania. Proszę państwa, jaki mamy archetyp ojca? Zobaczmy seriale, które w naszej telewizji są puszczane. Czasami jest taki serial Rodzinka. Tam występuje dwójka znanych aktorów, pani Kożuchowska i pan Karolak. Jak wygląda ojciec w tym serialu? To jest fleja, nieudacznik. I mniej więcej w ten sposób przedstawia się ojców w mediach. O kiepskim nie wspomnimy, tak? Już nie mówiąc o serialu, właśnie o kiepskim. Pani Aniu, niech pani coś odpowie. Znaczy, no ja się z tym nie zgodzę. No, znaczy, według mnie role, w jakie wchodzimy, no jakby, jedna i druga płeć za to odpowiada, tak? W jakimś sensie, znaczy tak, kobiety bardzo się zmieniają w naszych czasach, tak? Jakby na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, tak, pani, to jest bardzo duża różnica, tak? Kobiety rzeczywiście zaczynają przejść mocno do przodu, a mężczyźni nie bardzo potrafią się w tym wszystkim odnaleźć, tak? Jakby rzeczywiście jest w tym duży kłopot, ale ja bardzo często słyszę, nawet nie wiem, w szkole u swojego syna, jak są jakiekolwiek problemy z jakimś dzieckiem, które jest agresywne, które bije dzieci, nie wiem, kopie, pluje i tak dalej, i wzywani są rodzice. Sama słyszałam słowa rodzica, który mówi, że
ale to proszę mnie tutaj nie wzywać, bo za wychowanie syna odpowiada matka, tak? I on się całkowicie zwalnił. To był człowiek, który pracował pewnie po 15 godzin dziennie. Ale może pokój rodzinny nastąpił wewnątrz rodziny. No właśnie, jakby tu jest problem jest w tym, że my jakby sami sobie ten bicz na siebie ukręcamy, tak? Jakby... Mamy przykład ojca wychowywanego przez matkę i on ten stereotyp właśnie na swojego syna scedował. Nie brał odpowiedzialności. My takich ganimy, albo też tłumaczymy im, na czym polega odpowiedzialne ojcostwo. Tak, tak. Trzeba wypoziomować, wyrównać te sfery. Odpowiedzialna matka za to wpisałem rolę ojca, która była na stronie internetowej chyba państwa, a może jakiejś konkurencyjnej, ale też dbającej o ojców napisana. Dbałość o warunki bytowe. To jest jak gdyby podstawa. Ojciec do tego jest powołany. Tak. Wyrozumiałość, pomoc w kłopotach. Czyli kiedy dziecko nawali coś tam, musi ojciec być rzeczywiście wyciągać tą ciepłą rękę do niego. Nie ganić, nie bić, ale tłumaczyć i być tego. Potem ciepło rodzinne, poczucie bezpieczeństwa. Właśnie, dziecko musi czuć się bezpieczne. To jest, ja pamiętam, to jest największy przymiot mojego ojca, który ja zapamiętałem, właśnie bezpieczeństwo. Kiedy ja nawalałem, kiedy mnie gdzieś tam za uszy targano, to ojciec mnie zawsze chronił. Zawsze próbował tłumaczyć, ale perswadować, ale chronił. Nie pozwolił. Tak się stoję, nikogo się nie boję. Tak. Egzekwowanie powinności, to jest wiadome, i troska o byt dziecka i awans życiowy. To było to ostatni awans życiowy. I tak powinno być w normalnie funkcjonujących rodzinach. Natomiast w realiach warszawskich co drugie małżeństwo się rozpada. Sądy wówczas dają ojcom kontakty. Kontakty to jest raz na 2 tygodnie, 2 dni. I proszę, zastanówmy się nad tym, co z tego, co pan teraz redaktor opisał, można w ciągu 2 dni przekazać dziecku. Znowu, ile do tych kontaktów dochodzi? Jeżeli w ogóle dochodzi, bo egzekucja kontaktów nie istnieje w naszym kraju. Niekaralna. No rozwija nam się dyskusja, a czas nam się kurczy. Ja chciałem bardzo państwu podziękować za obecność w studiu, a na koniec przeczytać wiersz. Nie wiem, czy państwo wolą wiersz wesoły, czy taki nastrojowy. Ja powiem jedno to optymistyczne zdanie, jeśli pan radzi. Bardzo proszę. Tak. Mozart powiedział: w niebie najważniejszy po panu Bogu jest tata. Amen. Tak, a Herbert powiedział, jeden ojciec znaczy więcej niż 100 nauczycieli. Ja już w takim razie na wierzę, że nam czasu nie starczy. Natomiast chciałem przypomnieć państwu, że dzisiejszymi gośćmi i dyskutantami była pani Anna Czyżewska, psychologi, psychoterapeuta. Dziękuję bardzo. Był pan Ireneusz Dzierżęga, założyciel Narodowego Centrum Ojcostwa. Miło mi serdecznie. I pan mecenas Rafał Wąworek, adwokat i członek tegoż zarządu Narodowego Centrum. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy życzę państwu. Dziękujemy. Powtórka programu. Podsumowanie dnia. Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam państwa i zapraszam na najbliższą godzinę. Warszawski Sąd Rejonowy odroczył bezterminowo proces wytyczony Trybunałowi Konstytucyjnemu. Sędzia zakwestionował pełnomocnictwo obecnej prezes Trybunału i czeka na opinię Sądu Najwyższego, czy jej wybór był zgodny z prawem. Decyzję sędziego krytykuje minister sprawiedliwości, chwali ją opozycja. O tej decyzji, o całej sprawie w Polskim Radiu 24 będzie mówił były sędzia, radca prawny Adam Tomczyński. 16 nominacji dla przedsiębiorstw, 6 statuetek dla najlepszych polskich firm. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbywa się właśnie pierwsza gala nagród gospodarczych Polskiego Radia. Wyboru firm, które wygrały w poszczególnych kategoriach, dokonała kilkuosobowa kapituła. Tworzyli ją członkowie rządu, władz Polskiego Radia i ekonomiści. W podsumowaniu dnia relacja z gali, na której jest nasza reporterka Małgorzata Głogowska. To wszystko, a już teraz najważniejsze informacje dnia. Sędzia Wojciech Łączewski w sposób rażący naruszył dziś prawo, twierdzi minister sprawiedliwości. Znany sędzia, który dał się poznać swoim zaangażowaniem politycznym i zachowaniami, które nie licują z godnością sądu i z niezawisłością sędziego.
Polska nie jest zadowolona z oferty Wielkiej Brytanii dotyczącej sytuacji Polaków po Brexicie. Ta oferta nie spełnia wszystkich kryteriów, które uzgodniliśmy w Unii Europejskiej jako wymagania brzegowe. Grupa Wyszehradzka spotkała się z prezydentem Francji. Emmanuel Macron nie ukrywa, że nie darzy sympatią przywódców z Europy Środkowo-Wschodniej. W niedawnym wywiadzie dla kilku europejskich gazet oskarżał kraje tzw. Nowej Unii, że te nie przestrzegają europejskich wartości. Ojcowie mają dziś swoje święto. Życzenia, które złożył mi mój syn, życzę ci, tatusiu, żebyś był dobrym tatą. Maja Borkowska, zapraszam. Minister Zbigniew Ziobro powiedział, że warszawski sędzia Wojciech Łączewski dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Sędzia odroczył dziś bezterminowo proces wytoczony Trybunałowi Konstytucyjnemu, ponieważ, jak stwierdził prezes Trybunału Julia Przyłębska, została wybrana niezgodnie z prawem. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił, że sąd cywilny nie ma kompetencji, by orzekać w takich kwestiach. W mojej ocenie jest to naruszenie prawa i to rażące, które zostało zamanifestowane tą decyzją ze strony tego konkretnie sędziego, a że to jest też ten znany sędzia, który dał się poznać swoim zaangażowaniem politycznym i zachowaniami, które nie licują z godnością sądu i z niezawisłością sędziego. To jest jakby sprawa dodatkowa, która nadaje pewnego kontekstu tej sprawie. Proces Trybunałowi Konstytucyjnemu chciał wytoczyć prywatny przedsiębiorca Stychów. Prowadzący rozprawę sędzia Wojciech Łączewski uznał za nieważne pełnomocnictwo dla adwokata reprezentującego Trybunał, podpisane przez prezes Julię Przyłębską. Decyzję tę skrytykowała także premier Beata Szydło. Nie znam dokładnie szczegółów tej sprawy, bo od 2 dni jestem tutaj w Brukseli, ale z tych informacji, które mam, to w pełni podzielam zdanie pana ministra. Jest to oczywiście rzecz niesłychana, co wydarzyło się dzisiaj w sądzie rejonowym. Tymczasem rzeczniczka Sądu Okręgowego Anna Ptaszek powiedziała TVP Info, że sąd odwołał się do pytania prawnego, które zadał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Podniesiono w nim m.in. wątpliwości co do wyboru aktualnie urzędującego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Sąd rejonowy stwierdził, że nie jest władny rozstrzygnąć tych wątpliwości. Musi zaczekać na decyzję, która zapadnie w Sądzie Najwyższym w tej sprawie. Właśnie dlatego pan sędzia podjął decyzję o zawieszeniu postępowania. Po prostu oczekuje na wynik postępowania w Sądzie Najwyższym, który ma przesądzić, czy w tej chwili władze Trybunału Konstytucyjnego są prawidłowo obsadzone. Jeżeli tak, to czy urzędujący prezes prawidłowo udzielił pełnomocnictwa. Do sprawy odniósł się dziś też Trybunał Konstytucyjny. W specjalnym komunikacie napisano, że sprawy dotyczące wyboru prezesa Trybunału są poza jurysdykcją Sądu Cywilnego, a nawet całego sądownictwa powszechnego. Decyzję sędziego chwali opozycja. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej uważa, że jest to sygnał siły polskiego państwa, prawa oraz wyraz odpowiedzialności władzy sądowniczej za demokrację. Jej zdaniem prezes Trybunału Konstytucyjnego została wybrana niezgodnie ze znowelizowaną przez Prawo i Sprawiedliwość ustawą. Przy wyborze prezes Trybunału Konstytucyjnego zastosowano przepisy ustawy, która jeszcze nie weszła w życie, o działaniu Trybunału Konstytucyjnego, która wyłączała konieczność zwołania Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego bez kworum. Te przepisy miały obowiązywać dopiero od stycznia 2017 roku, o czym zresztą alarmował wybrany głosami PiS-u pan sędzia Pszczółkowski. Apelujemy o przeprowadzenie zgodnie z prawem wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę, że sąd musi orzekać o zgodności z prawem spraw, które powierzają mu obywatele. Taka jest logika wymiaru sprawiedliwości i w związku z tym sąd, słusznie zresztą, zgodnie z prawdą, orzekł, że pani sędzia Przyłębska nie została wybrana na prezesa Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z prawem, bo nie została wybrana rzeczywiście nawet zgodnie z prawem, które PiS ustanowił, a nawet przedwcześnie, bo przed wejściem w życie ustawy, na podstawie której rzekomo ten wybór został dokonany i co więcej nie podjęto uchwały konstytucyjnego w tej sprawie, nie przedstawiono tej uchwały prezydentowi. Przypomnijmy, w ubiegłym roku media twierdziły, że sędzia Łączewski próbował umówić się na Twitterze na spotkanie z osobą podszywającą się pod Tomasza Lisa. Według doniesień sędzia nie wiedział, że konto na portalu społecznościowym jest fałszywe. Celem spotkania miało być omówienie strategii walki z prawem i sprawiedliwością. Sędzia temu zaprzecza. 2 lata temu Wojciech Łączewski skazał byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień i podżeganie do wręczenia łapówki w związku z tak zwaną aferą gruntową. W tej sprawie Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta. Prokuratura Regionalna w Szczecinie złoży niezwłocznie zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego Szczecin, Prawobrzeże i Zachód o odmowie tymczasowego aresztowania 10 osób zatrzymanych pod zarzutem korupcji i niegospodarności na szkodę grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
Zdaniem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, decyzja Sądu Rejonowego w Szczecinie o niearesztowaniu zatrzymanych w związku z tak zwaną aferą policką jest niezrozumiała i szokująca, a wnioski prokuratury o aresztowanie były uzasadnione. Niestety, co jest rzeczą bardzo zasmucającą, a z punktu widzenia prokuratorów wręcz i funkcjonariuszy CBA, którzy wykonali przez wiele miesięcy bardzo ciężką pracę, szokującą była decyzja Sądu Rejonowego, który odmówił w tych warunkach zastosowania tymczasowego aresztowania, czym zdaniem prokuratorów może istotnie przyczynić się do utrudnienia prowadzenia tego śledztwa. Zbigniew Ziobro zapowiedział zmiany w prawie zaostrzające kary za przestępstwa gospodarcze. We wtorek Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłych członków zarządu zakładów chemicznych Police i niektórych byłych menedżerów spółki. Prokuratura Regionalna zarzuca im narażenie spółki na straty w wysokości 30 milionów złotych. Platforma Obywatelska chce, by Komisja Śledcza do wyjaśnienia afery Amber Gold zajęła się wątkiem współpracy wydawcy tygodnika Wprost z Marcinem P. O sprawie napisała dzisiejsza Gazeta Wyborcza na podstawie materiałów ABW ze śledztwa przeciw Amber Gold. Stenogramy korespondencji właściciela firmy Marcina P. są jawne i posiada je Sejmowa Komisja Śledcza. Według dziennika wydawca Wprost pomagał ukryć informacje dotyczące upadającej piramidy finansowej, ujawniając, że syn premiera Michał Tusk pracuje dla OLT Express. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej mówi, że członek Komisji Śledczej, poseł Krzysztof Brejza, będzie domagał się wyjaśnień w tej sprawie. Widać, że na Michała Tuska, na Donalda Tuska było po prostu zlecenie polityczne. Nie jest też tajemnicą, że zajmował się tym jeden tytuł, który był bardzo krytyczny wobec rządów Platformy Obywatelskiej. Pytanie, czy to tylko tak, że jedna gazeta się tym zajmowała, czy może w tej operacji brali udział także politycy wtedy opozycyjni. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski jest przekonany, że skoro opisanymi materiałami dysponuje Komisja Śledcza, to zostaną one przez jej członków przeanalizowane, a wnioski zawarte w raporcie kończącym jej pracę. Senator odniósł się też do doniesień o współpracy wydawcy tygodnika Wprost z właścicielem Amber Gold. Jakbyśmy tak prześledzili historię mediów w ostatnim prawie 30-leciu, to byliśmy świadkami różnych ciekawych materiałów, które w różnych mediach się po prostu pokazywały. No i to też dużo pokazuje, że czasami media nie bywają bezstronnym obserwatorem i komentatorem rzeczywistości. W środę Komisja Śledcza do wyjaśnienia sprawy Amber Gold przesłuchała syna byłego premiera, Michała Tuska. Jego zeznania dotyczyły współpracy z liniami lotniczymi OLT Express, które były własnością spółki. Podsumowanie dnia. Przenosimy się za granicę. W Brukseli odbyło się krótkie spotkanie francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona z liderami krajów Grupy Wyszehradzkiej. Do rozmów pięciorga polityków, w tym Beaty Szydło, doszło w siedzibie Rady Europejskiej przed rozpoczęciem drugiego dnia unijnego szczytu. Nie było to łatwe spotkanie. Emmanuel Macron nie ukrywa, że nie darzy sympatią przywódców z Europy Środkowo-Wschodniej. W niedawnym wywiadzie dla kilku europejskich gazet oskarżał kraje tzw. Nowej Unii, że te nie przestrzegają europejskich wartości, a jedynie wyciągają rękę po unijne pieniądze. Czeska telewizja publiczna twierdzi, że polska delegacja po tym wywiadzie chciała odwołać dzisiejsze spotkanie z Macronem, ale Czesi naciskali, aby doszło do rozmów. Rzecznik rządu Rafał Bochenek we wpisie na Twitterze zaprzeczył tym informacjom. Bochenek twierdzi, że strona polska nie domagała się odwołania spotkania z francuskim prezydentem. Przed dzisiejszym spotkaniem premier Beata Szydło deklarowała, że Warszawa jest otwarta na konstruktywne rozmowy. Jak podkreślała, polsko-francuski dialog powinien być oparty o fakty, a nie o, tu cytat, stereotypy. Wojciech Segielski, Polskie Radio, Bruksela. Podsumowanie dnia. Rozpoczynamy część publicystyczną w Polskim Radiu 24. W studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej zakończyła się Gala Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Statuetki zostały przyznane polskim przedsiębiorcom. Wyróżniono firmy, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju ojczystej gospodarki oraz promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Nagrodę Główną Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia otrzymała firma PKN Orlen. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia zostały wręczone po raz pierwszy. Jednym z pomysłodawców plebiscytu jest do niedawna szef redakcji gospodarczej Polskiego Radia, a obecny wicedyrektor programu trzeciego Wojciech Surmacz. Jeszcze jako szef naczelnej redakcji gospodarczej doszedłem wspólnie z zarządem do wniosku, że warto by było takie nagrody przyznać. Wspólnie z dziennikarzami z Naczelnej Redakcji Gospodarczej wymyśliliśmy kategorie. Wymyśliliśmy też
przygotować cały system kwalifikacji. Przygotowania do gali rozpoczęły się już w marcu. 1 marca 2017 roku Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia rozpoczęła analizę rankingów dostępnych ogólnie w mediach. Braliśmy pod uwagę m.in. rankingi publikowane przez Dziennik Rzeczpospolita, Dziennik Puls Biznesu, Dziennik Gazetę Prawną i dokonaliśmy takiej preselekcji na początku, nominując po 15 firm w każdej kategorii, a później z tych 15 firm wyekstrahowaliśmy po 3 kandydatów do nagrody w poszczególnych kategoriach. Po wstępnej selekcji firm ostatecznego wyboru zwycięzców dokonała specjalnie powołana w tym celu kapituła. Myśmy jako Naczelna Redakcja Gospodarcza wybrali po 3 nominacje w każdej kategorii, ale na tym skończyła się nasza rola, bo etap drugi to głosowanie kapituły. To kapituła Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia wybrała zwycięzcę. W kapitule zasiedli m.in. wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński, a także dyrektorzy anten Polskiego Radia. Głosowanie odbyło się drogą elektroniczną. Co ciekawe, te obrady ze względu na oszczędność czasu zorganizowaliśmy za pomocą poczty elektronicznej po prostu. Wysłaliśmy karty do głosowania członkom kapituły, oni nam je odesłali ze swoją punktacją, policzyliśmy te punkty i wyszło nam, kto wygrał, kto jest na drugim miejscu, a kto na trzecim. Całkiem sprawnie nam to poszło. Tym plebiscytem chcemy poszukiwać i promować partnerstwo publiczno-prywatne, tłumaczy Wojciech Surmacz. Cały plan zrównoważonego rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego polega właśnie na tym, żeby poszukiwać tych mostów i tego połączenia w tworzeniu polskiej gospodarki w takim partnerstwie publiczno-prywatnym, czyli na tej płaszczyźnie współpracy między firmami państwowymi i firmami prywatnymi. Stąd też koncepcja taka nagród gospodarczych, żeby pokazywać całe spektrum polskiej gospodarki i gdzieś wchodzić w te relacje, budować te relacje między prywatnymi i państwowymi firmami. Myślę, że to jest dopiero początek i w przyszłości uda nam się jakby współdziałać razem z ministerstwami zajmującymi się gospodarką, razem z polskim rządem. Jesteśmy radiem publicznym, to jest nasz obowiązek, żeby wspierać tego typu inicjatywy. Nagrody zostały wręczone w 5 kategoriach. Pierwsza kategoria, przełomowe rozwiązanie. Nagroda dla najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, od startupów po przedsiębiorstwa, które działają w Polsce od lat. Druga kategoria, filantrop polski. Nagroda dla firm najbardziej zaangażowanych w działalność charytatywną, prospołeczną, ekologiczną. Trzecia kategoria, skarb narodowy. To nagroda dla najlepszej spółki Skarbu Państwa. W tej kategorii braliśmy pod uwagę spółki Skarbu Państwa z najlepszymi wynikami finansowymi rok do roku, które poza swoją działalnością podstawową kapitałowo angażowały się z sukcesem także w innych obszarach polskiej gospodarki i odnalazły synergię we współpracy z innymi polskimi firmami, nie tylko państwowymi. Czwarta kategoria, ambasador biznesu RP. To jest taka nagroda, o której jak sobie myśleliśmy w redakcji, to wyobrażaliśmy sobie takie firmy, które godnie reprezentują naszą Polskę za granicą, skutecznie i ciekawie promują polskie produkty, usługi. I ostatnia kategoria, dobry zarząd. Nagroda dla zarządu, dla którego wynik finansowy nie jest jedynym priorytetem w prowadzonej firmie. Braliśmy pod uwagę działania zarządów firm, które potrafią grać zespołowo, efektywnie inwestować, darząc jednocześnie szacunkiem i otaczając opieką swoich pracowników, konstruktywnie współpracując ze związkami zawodowymi. Spośród laureatów wyłoniono także firmę, która została uhonorowana Nagrodą Główną Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia. Pierwszą nagrodę w inauguracyjnej edycji przyznano w kategorii Przełomowe Rozwiązanie. Pierwsze miejsce. Proszę Państwa, wszystko już jasne. Pierwsze miejsce, firma Hyper Poland za Hyperloop, czyli taką Lux Torpedę 2.0 w nowym wydaniu. Statuetkę odebrał prezes firmy Hyper Poland Krzysztof Tabiszewski. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, szczególnie za to, że dożyliśmy do momentu, kiedy tak innowacyjne i postrzegane przez niektórych jako futurystyczne projekty są w Polsce realnie rozważane jako realny pomysł na rozwój naszej gospodarki. Dziękuję bardzo, bardzo nam ta nagroda cieszy i bardzo nam pomoże w rozwoju naszej firmy. Patronat honorowy nad projektem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia objęły Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Sponsorem relacji z gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia są Polskie Koleje Państwowe, partner nagrody. Sponsorem relacji jest PKO Bank Polski, partner główny gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Sponsorem gali Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest Provident, firma oferująca pożyczki do 15 tysięcy złotych. Sponsorem relacji z gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych. Nocne wilki jeżdżą, no. Szanse. Do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy prawidłowości wyboru Julii Przyłębskiej na prezesa nowego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawski Sąd Rejonowy zawiesił proces wytyczony Trybunałowi przez prywatnego przedsiębiorcę. Decyzję sądu krytycznie komentuje minister sprawiedliwości, komentuje również krytycznie sam Trybunał Konstytucyjny.
konstytucyjny. Opozycja chwali tę decyzję. Z nami jest pan Jacek Bąbka, prawnik z Fundacji Badań nad Prawem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, serdecznie. Jak możemy skomentować tę decyzję i na jakiej podstawie tę decyzję sędzia podjął? No, patrząc w przepisy procedury cywilnej, rozumiem, że wchodziło w rachubę tylko zawieszenie fakultatywne, czyli nie obowiązek sędziego, sądu, zawieszenia postępowania, tylko możliwość. Wydaje mi się, że tutaj to zawieszenie ma, przyjął pewną formę nadużycia, dlatego że to generalnie z konstytucji wynika, że sądy powinny działać w sposób sprawny, bez nieuzasadnionej zwłoki. Przecież sądownictwo za to jest przede wszystkim krytykowane. Za przewlekłość, za nierozsądny termin rozpoznawania roszczeń. A tutaj sąd stosuje pewien hamulec, w związku z tym to już jest po pierwsze wątpliwe, chociażby z tego punktu widzenia, że rozstrzygnięcie sprawy, przepisy tak mówią, rozstrzygnięcie sprawy musi zależeć od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Czy tutaj rozstrzygnięcie jakiegoś roszczenia cywilnego było uzależnione od pytania prawnego SN-u? Moim zdaniem takiego związku przyczynowo-skutkowego nie ma, więc jest jakieś nadużycie interpretacyjne artykułu 177 paragraf 1 punkt 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Tak ja to dostrzegam, tak ja to widzę jako prawnik. Ponieważ radca prawny reprezentujący Trybunał w postępowaniu dysponował pełnomocnictwem podpisanym przez panią prezes Przyłębską, powstało zagadnienie, czy Trybunał jest prawidłowo reprezentowany, tak tłumaczyła dziś rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. Jak więc rozumieć to wyjaśnienie? Oczywiście dla mnie jest jasne, że instytucją, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, reprezentuje na zewnątrz prezes. Więc z punktu widzenia formalnego to umocowanie było prawidłowe. Nie udzieliła kuria biskupia upoważnienia, ani partia SLD, ani prezes PiS, tylko udzielił prezes Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast tutaj doszło do jakiegoś zawoalowanego zakwestionowania piastuna, czyli osoby sędzi Przyłębskiej jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje mi się, że to jest nazbyt daleko idące, to przy tym myśleniu, przy tej konstrukcji można by kwestionować również adwokatów, radców prawnych, czy są wpisani na listy, czy zdali egzamin, czy zawodowy, radcowski czy adwokacki, czy egzamin zdali w sposób legalny, czy w sposób nielegalny. To doszło do jakiejś paranoi w wymiarze sprawiedliwości. Nie rozumiem, czy te egzaminy zdawali za jednej ekipy rządzącej, czy innej ekipy. Myśmy teraz dochodzili tak i doszli do pewnego absurdu. Rzeczniczka mówi również nie było żadnych osobistych deklaracji ze strony sędziego Łączewskiego co do prawidłowości opinii braku. Dwa lata. Pozwana, bo chyba pozwaną
prostu przyjąć, że pełnomocnik został pominięty w sposób błędny przez sąd, to druga instancja przecież dokonywałaby kontroli tej kwestii i oceniałaby, czy ten Skarb Państwa był reprezentowany należycie, czy nie należycie. W każdym razie nie powinno to tamować merytorycznego rozpoznawania sprawy, bo od tego są sądy, żeby merytorycznie te sprawy mieliły i te tematy merytorycznie rozstrzygały, a nie uciekały od tematu. Mieliły, ale w miarę szybko mieliły, a nie uciekały, nie hamowały. Z tego, co rozumiem, do tego powinniśmy wszyscy zmierzać. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Taką paradoksalną sytuację w sprawach o dostęp do informacji publicznej. Wrocławski Wojewódzki Sąd Administracyjny zaczął zawieszać postępowania dotyczące udostępniania informacji publicznej właśnie z uwagi na wniosek pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, złożony parę lat temu, chyba dwa lata temu, do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionujący ustawę o dostępie do informacji publicznej. W ten sposób wniosek pani prezes Sądu Najwyższego storpedował dość skutecznie, przynajmniej przez jakiś czas, prawo obywateli do dostępu do informacji publicznej. Prawnik Jacek Bąbka z Fundacji Badań nad Prawem był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Kłaniam się. 21.43 na zegarach. Kolejnym gościem Polskiego Radia 24 jest Dorota Kania z Gazety Polskiej. Dobry wieczór. Dzień dobry, Telewizja Republika. Telewizja Republika. Witam serdecznie. Po raz drugi rozmawiamy na ten sam temat. Warszawski Sąd Rejonowy, przypomnijmy, odroczył bezterminowo proces wytyczony Trybunałowi Konstytucyjnemu. Minister Zbigniew Ziobro mówi, że warszawski sędzia Wojciech Łączewski dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Chodzi tu również o osobę samego sędziego, który nie od dziś jest znanym mediom? Ja myślę, że przede wszystkim tutaj trzeba zwrócić uwagę na jeden podstawowy aspekt. Ja podkreślam, nie jestem prawnikiem, jednak prawem i różnego rodzaju aferami zajmuję się od blisko 20 lat. I odkąd pamiętam, zawsze sędziowie podkreślali, z którymi rozmawiałam, a było to wiele rozmów, że sędziowie są apolityczni. Mało tego, przez całe lata trudno było się odnosić jakikolwiek komentarz i ja sobie nie przypominam, zwłaszcza w latach 50., tak do końca, nawet tak było, nie było jeszcze w 1939 roku, żeby były jakieś komentarze kwestii politycznej ze strony sędziów lub też by sędziowie się ustawiali po którejś stronie sporu politycznego. Natomiast po powrotu sędzia Łączewski to się absolutnie kwalifikuje na to, by sprawą zajęła się Krajowa Rada Sądownictwa, że musi to dokładnie stawić, bo moim zdaniem, ale nie tylko moim zdaniem, bo nie ukrywam, że rozmawiałam w dzisiejszym skandalicznym moim zdaniem wystąpieniu sędziego Łączewskiego z prawnikami, którzy uważają, że dopuścił się rażącego naruszenia etyki zawodowej. I jeżeli, a w tej chwili jeszcze jest jedna kwestia, trzeba też powiedzieć to, co umyka nam w tej całej dyskusji, że zupełnie niedawno Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jest niezgodna z Konstytucją ustawa o KRS-ie. I co to oznacza? To oznacza to, że Krajowa Rada Sądownictwa za niedługo przestanie w ogóle istnieć w tym kształcie. I to, co było dzisiaj, to jest po prostu walka o swoje, ale nie tylko, ustawianie się po pierwsze po konkretnej stronie opcji sceny politycznej, a po drugie obrona swoich własnych interesów korporacji prawniczej, korporacji sędziowskiej. Na ten temat sam Trybunał Konstytucyjny się dziś wypowiedział i słyszymy takie zdanie. To postępowanie Sądu Rejonowego wpisuje się w dostrzegane ostatnio publicznie niebezpieczne dla państwa prawa próby przekraczania konstytucyjnych i ustawowych kompetencji przez pracowników wymiaru sprawiedliwości. Tu mówimy o jakiejś większej akcji, czy mówimy o konkretnych pracownikach, o konkretnych sędziach, tak jak w przypadku owego sędziego? Ale przyzwolenie na to przyznała pani Sertegerso, a wcześniej pani sędzia Kamińska, to będziemy jesteśmy tą przewidywaną kartą, to ludzie doskonale pamiętają. Problem jest inny, mianowicie sędziowie zachowując się w ten sposób, stawiając się de facto ponad prawem obowiązującym, bo chyba już z tym mamy do czynienia, jednocześnie lekceważą obywateli, to znaczy lekceważą konstytucję, bo konstytucja mówi, którą tak zwykle bronią, przecież uważają, że to jest najlepsza konstytucja, która teraz obowiązuje w tej chwili, że ta konstytucja mówi o równości wobec prawa. I to jest obrona, panie rektorze, proszę państwa, korporacji, dlatego że jest obrona przed tym, żeby być nietykalni, żeby, znaczy przed tym, żeby w dalszym ciągu pozostawać nietykalni, żeby im nie zabierać tych przywilejów,
a po drugie, żeby się nie toczyły żadne postępowania, żeby rzeczywiście była ta korporacja sędziowska i miała najważniejszy głos w państwie. Przecież Kongres Prawników, wystarczy przypomnieć to niedawno, wypowiedzi pracowników czy sędziów Sądu Najwyższego. Daleko nie trzeba szukać. Ja już nie mówię o emerytowanych prawnikach, emerytowanych członkach Trybunału Konstytucyjnego, którzy są w stanie spoczynku i mówią to, co mówią, ale mówię o tych, którzy są czynni. I to jest skandaliczne, to jest to przyzwolenie. Ja wiem i też chciałam też bardzo wyraźnie podkreślić, że istnieje cała rzesza przyzwoitych sędziów. Cała rzesza. Mnóstwo ludzi, którzy są stygmatyzowani w tej chwili przez grupę niewielką, ale hałaśliwą i głośną, która chce narzucić swoją wizję prawa, a nie ma swojej wizji prawa. Prawo jest jedno, a konstytucja mówi wyraźnie. W naszym systemie obowiązuje również wobec prawa także sędziego. I dlatego sędzia Łączewski powinien stanąć przed prawem za Zawiecią. Właśnie chciałem pytać pani redaktor, co w takim razie dalej? Dziś Zbigniew Ziobro mówił, w mojej ocenie jest to naruszenie prawa i to rażące naruszenie prawa, które zostało zamanifestowane tą decyzją ze strony tego konkretnego sędziego. No więc jakie kroki kto teraz powinien wobec tego sędziego wyciągnąć, jakby miała wyglądać najbliższa przyszłość? Bo rozumiem, że kiedy sąd rejonowo odracza bezterminowo proces wytyczony Trybunałowi, teraz czeka na opinię Sądu Najwyższego. Ja myślę, że powinien być po pierwsze postępowanie natychmiast wszczęte zielone przez Krajową Radę Ustanowiczą, tylko tak jak mówię, jest problem, dlatego że ta rada za chwilę przestanie istnieć w tym kształcie, więc pierwsza, jak się tylko zbierze rada, to powinna natychmiast nowa rada się zabrać za sprawę naruszenia prawa przez sędziego Łączewskiego, a niezależnie również powinna sprawą się zająć prokuratura. Wszcząć postępowanie wyjaśniające, czy doszło do naruszenia prawa, jeżeli zdaniem śledczych doszło do tego naruszenia prawa, to należy wszcząć regularne śledztwo. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sędzia również, jest to zwykły obywatel, to nie jest ktoś, kto stoi ponad prawem, bardzo wyraźnie to mówię. I na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że właśnie tego typu zachowania pokazują, jakie jest zaufanie społeczeństwa do zawodu sędziego, a jest ono bardzo, bardzo niskie. Panie redaktor, pozwoli pani jeszcze jedno pytanie i dwie minuty komentarza, bo Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej mówi: decyzje warszawskiego sądu to sygnał siły polskiego państwa prawa i przy tej okazji apeluje o przeprowadzenie wyboru prezesa Trybunału raz jeszcze zgodnie z obowiązującym prawem. Jak skomentować takie apele z kolei? Proszę, powiem, ja jadę autostradą. Halo? Tak, tak. Słyszymy się? Jadę autostradą i tak, w tej chwili słyszymy. Podobnie, proszę powtórzyć, co powiedział zadanie. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej mówi, że decyzje warszawskiego sądu to sygnał siły polskiego państwa prawa i przy okazji apeluje o przeprowadzenie wyboru prezesa Trybunału raz jeszcze, tym razem zgodnie z obowiązującym prawem. Jak takie apele skomentować i odczytywać? Ja nie będę komentowała słów pani posłanki Nowoczesnej, która już wielokrotnie dała wyraz swojego niedouczenia i dyletanstwa. Także proszę mi zwolnić z tego obowiązku. Powiem ogólnie tylko, że nie... Bo generalnie tę dzisiejszą decyzję sądu cała opozycja chwali. Tak, oczywiście będzie chwaliła, dlatego że to się wpisuje w działania opozycji. Przecież opozycja bardzo chce zdestabilizowania państwa polskiego, tylko że tak i robi to głośnymi sposobami. Tylko jest o tyle mają problem, bo po pierwsze jest gospodarka na bardzo dobrym poziomie, po drugie młodzi ludzie, którzy w tej chwili mają najsilniejszy mandat wyborczy, jeżeli chodzi o grupę wiekową, mają bardzo niskie zaufanie do sądów i nie chcą powrotu Platformy do władzy. To widać w sondażach, ale nie tylko. Wystarczy porozmawiać, ruszyć się z Warszawy. Bardzo zalecam to pani poseł, żeby z Warszawy to ludzie myślą na temat Trybunału Konstytucyjnego, gier wokół Trybunału Konstytucyjnego. I wtedy myślę, że przeżyłaby bardzo bolesne rozczarowanie. Panie redaktorze, według pani Polacy jak odczytują takie sytuacje jak ta dzisiejsza? To jest kolejna rozgrywka grupy, która chce utrzymać się przy władzy? To są jakieś kolejne działania, które mają umocnić ten stary układ? Kiedy ten układ, jeśli to prawda, miałby się skończyć? To jest, po pierwsze tak, utrzymanie się przy władzy korporacji sędziowskiej, ponieważ uchwała Trybunału Konstytucyjnego otwiera drogę do reformy, gruntowej reformy całego sądownictwa, to przypomnę, bardzo się domagali wyborcy. Przecież dlatego między innymi wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ wyborcy uwierzyli w obietnicę
reforma zostanie przeprowadzona, to jest realizowane, to jest realizowane w instytucji wyborczej. Ja sama też oczekuję takiej fundacyjnej reformy. Myślę, że tylko i wyłącznie większość społeczeństwa jest z tego zadowolona. Nikt nie będzie tego krytykował, zwłaszcza po skandalicznych wypowiedziach sędziów typu, że za 10 000 zł to można przeżyć tylko na drogę. Przypomnijmy, sąd odroczył proces przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu. Zbigniew Ziobro mówi, sędzia Łączewski naruszył prawo. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dorota Kania, Telewizja Republika. Kłaniam się nisko. To było podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Polskie Radio 24, zbliża się pierwsza. Czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam na szczegóły. Unijni liderzy sceptycznie i krytycznie ocenili brytyjską ofertę dotyczącą zagwarantowania praw Europejczyków na wyspach po Brexicie. Propozycję premier Theresy May skomentowano podczas drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli. A jeszcze przed rozpoczęciem szczytu premierzy Grupy Wyszehradzkiej spotkali się z prezydentem Francji, który wcześniej skrytykował nasz region za brak solidarności w Unii. O szczegółach Beata Płomecka. Premier Beata Szydło poinformowała, że poprosiła Emmanuela Macrona o lepszą komunikację i merytoryczną dyskusję. Oceniła, że spotkanie z prezydentem Francji było dobre. Umówiliśmy się na dalsze spotkania i na konsultacje. Dobra była też atmosfera podczas szczytu, relacjonował szef Rady Europejskiej Donald Tusk, podobnie jak współpraca między prezydentem Francji a krajami Wyszehradu. Nadzwyczaj produktywna i bez żadnych zbędnych emocji. Niezależnie od tego, co kto mówi w wywiadach, jeśli chodzi o samą pracę dzisiaj, jestem mile zaskoczony. A ten szczyt przebiegł wyjątkowo bezproblemowo i zgodnie. Dziś europejscy przywódcy zgodnie uznali, że brytyjska oferta dotycząca zagwarantowania praw Europejczyków na wyspach po Brexicie jest niepełna. Tak mówiła premier Beata Szydło. To są propozycje, które idą w dobrym kierunku, ale jak to zawsze w życiu, diabeł tkwi w szczegółach. A wczoraj unijni liderzy zgodzili się na wzmocnioną współpracę w dziedzinie obronności. Zaakceptowali też przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Warszawski Sąd Rejonowy odroczył bezterminowo cywilny proces wytoczony Trybunałowi Konstytucyjnemu. Sędzia Wojciech Łączewski zakwestionował pełnomocnictwo obecnej prezes Trybunału, nie wykluczając, że Julia Przyłębska mogła zostać wybrana na to stanowisko niewłaściwie. Decyzję sędziego krytykują minister sprawiedliwości i sam Trybunał Konstytucyjny. Szczegóły w relacji Karola Darborosa. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek tłumaczyła, że sąd nie rozpoznał sprawy, gdyż czeka na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Ma on zbadać okoliczności wskazania Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału przez prezydenta. Sąd rejonowy stwierdził, że nie jest władny rozstrzygnąć tych wątpliwości. Musi zaczekać na decyzję, która zapadnie w Sądzie Najwyższym w tej sprawie i dopiero wtedy po wyjaśnieniu tej sprawy będzie mógł wrócić do prowadzenia postępowania. Decyzję sądu skrytykował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który powiedział, że sędzia Wojciech Łączewski dopuścił się rażącego naruszenia prawa. W tym wypadku sąd cywilny jest powołany do tego, aby oceniać prawidłowość bądź nieprawidłowość wyboru prezesa takiej lub innej instytucji państwowej. Sam Trybunał podkreśla, że sprawy dotyczące wyboru jego prezesa są poza jurysdykcją sądu cywilnego, a nawet całego sądownictwa powszechnego. Ponadto minister Ziobro mówił o zaangażowaniu politycznym sędziego Łączewskiego. Karol Darmoros, Polskie Radio. W ubiegłym roku media twierdziły, że sędzia Łączewski próbował umówić się na Twitterze na spotkanie z osobą podszywającą się pod Tomasza Lisa. Według dziennik doniesień sędzia nie wiedział, że konto na portalu społecznościowym jest fałszywe. Celem spotkania miało być omówienie strategii walki z prawem i sprawiedliwością. W tej sprawie toczą się dwa śledztwa prokuratury. Dwa lata temu sędzia Łączewski skazał byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas akcji w sprawie afery gruntowej w 2007 roku. Wszystkich skazanych ułaskawił jeszcze w 2015 roku prezydent Andrzej Duda. Kolejny tydzień z rzędu tanieją paliwa w zależności od rodzaju od 2 do 4 groszy za litr. Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex powiedziała, że na razie nie należy spodziewać się zmiany tej tendencji.
zważywszy na fakt, że ceny ropy naftowej na rynku światowym w dalszym ciągu obniżają się, nie ma zagrożenia odwrócenia tej dobrej tendencji na stacjach. Co prawda w tym ostatnim tygodniu ceny oleju napędowego na rynku hurtowym u nas nieznacznie rosły, około 2-3 groszy na litrze, to jednak jest to zbyt mało, żeby wpłynęło na utrzymanie korekty w dół na stacjach benzynowych. Średnio za litr benzyny 95 trzeba płacić 4 zł 37 groszy, za litr oleju napędowego 4 zł 16 groszy, a za litr autogazu złotówkę i 88 groszy. Gdańskie plaże gotowe do przyjęcia mieszkańców i turystów. Do końca wakacji ratownicy będą strzegli bezpieczeństwa wypoczywających na 8 gdańskich kąpieliskach. W tym roku po raz pierwszy będzie można ich spotkać także na plaży w Świbnie, mówi Łukasz Iwański, kierownik kąpielisk i obiektów nadmorskich. Te kąpieliska są mniejsze bądź większe, minimum to jest 100 metrów, największe my będziemy mieli brzegiem, bo to 400 metrów linii brzegowej, łącznie 1400 metrów linii brzegowej i 14 stanowisk ratowniczych. Każdego dnia około 75 ratowników będzie czuwało nad bezpieczeństwem tych gdańszczan i turystów. 6 gdańskich kąpielisk ma certyfikat błękitnej flagi. To międzynarodowe wyróżnienie przyznawane za jakość i czystość kąpielisk i plaż. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju, miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i na północy, a także w Karpatach. Na termometrach w nocy od 13 do 17 stopni, a w ciągu dnia od 17 na północy do 24 w centrum i 29 na południowym zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie pierwszej na naszej antenie debata poranka. Powtórka programu. Powtórka programu. Tu mówi Warszawa w programie Polskiego Radia 24. Przed mikrofonem Grzegorz Jankowski. Mamy 23 dzień czerwca, słońce zajdzie o 21.01, zaraz potem rozpocznie się noc świętojańska, a więc gry i zabawy na wolnym powietrzu. I będzie trwał 16 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Albin, Anna, Jan, Józef, Wanda i Zenon. Oczywiście, drodzy Państwo, dzisiaj jest nie tylko ostatni dzień roku szkolnego, ale też Dzień Ojca. Wszystkim ojcom, którzy nie wiedzieli, że to jest lipa, składamy najlepsze życzenia. Oraz temu jednemu ojcu, który wiedział, że to jest lipa, też życzymy wszystkiego najlepszego. Rozpoczynamy debatę poranka, a w debacie poranka Tomasz Sakiewicz, Telewizja Republika, Gazeta Polska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Stanisław Janecki, Tygodnik w sieci, Portal w polityce. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Jan Śpiewak, Stowarzyszenie Wielkie Miasto... Wolne Miasto. Wolne Miasto Warszawa oraz Wprost i Krytyka Polityczna. Przepraszam. Dzień dobry, witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Drodzy Panowie, zacznijmy od Dnia Ojca. Tak króciutko, czy jest jakaś rzecz, której żałujecie jako ojcowie? Mam na myśli Tomka i Staszka, którzy mają dzieci. Ja bym tak tutaj... Tomasz Sakiewicz, Śliwaka też podpytał przecież. Człowiek strzela, pan w ogóle nosi. Ale wracając już tak, przestając żartować, pewnie Staszek ma ten sam problem, ale który ja mam go na pewno zawsze, że nigdy nie miałem dosyć czasu. Tak zawsze się gdzieś tam biłem w piersi. To, co robi jako dziennikarz, jako społecznik. To... Ojciec ilu dzieci? Czwórki. Tak, dwie córy dorosłe i dwóch synów, bliźniaków. Stanisław, czego żałuję? Ja w zasadzie tylko jednego, że nie poszły za mną uprawiać sportu zawodowo. Ale ja skończyłem szybko to uprawianie sportu zawodowego, miałem 21 lat. Byłeś lekkoatletą, tak? Lekkoatletą i piłkarzem. To jest jedno, natomiast trochę za mało, chociaż jak na dzisiejsze czasy to bardzo dużo, przyzwyczaiłem mnie do czytania książek, a nie tego, co jest na ekranie i chodzenia po górach, co bardzo razem lubiliśmy i robiliśmy, ale można było zrobić tego więcej i to, że przeczytały całą klasykę literatury i wiele innych rzeczy, to sobie poczytuję za zasługę i wciąż mają ten nawyk, więc jest dobrze. Jan Śpiewak, który nie ma jeszcze dzieci, czy jest coś takiego, czego nie zrobisz jako ojciec? No, na pewno nie chciałbym
narzucać swoim dzieciom rzeczy, nie chciałbym ich oceniać, nie chciałbym ich krytykować, chciałbym być dla nich bardziej partnerem niż osobą, która jest jakimś surowym nauczycielem, więc chciałbym dać moim dzieciom wolność, ale też poczucie odpowiedzialności. Myślę, że tak. Mhm. Ja, drodzy Państwo, mam dwoje dzieci, córkę 7-letnią i syna już dorosłego w tej chwili. To były jeszcze czasy, kiedy wychowywałem syna, kiedy jeszcze można było dawać klapsy. I pamiętam, że dwa razy w życiu klapsa dałem i do dzisiaj tę sytuację pamiętam i przyznaję szczerze, że dzisiaj bym tego nie zrobił. Dobrze, zmieniamy temat, panowie. Przechodzimy do wielkiej polityki. Komisja Amber Gold. No i oczywiście młody Tusk, który zeznaje, że wiedział z ojcem, że to jest lipa. Czy zacieśnia się pętla wokół Donalda Tuska? Tak to można powiedzieć. W pewnym sensie, tylko że Donald Tusk zawsze był bardzo mocno teflonowym politykiem i trzeba przyznać, że on ma taką taktykę, jego przeciwnicy mówią o faktach, tak, podają często bardzo bolesne dla niego fakty, a on mówi, to jest prześladowanie nie odnosząc się do faktów, i to znacznej części jego elektoratu do tej pory wystarczało, więc ta awantura wokół syna, no, który no, niezbyt roztropnie, ale wsypał jednak ojca, no, będzie dosyć ciekawa pod tym właśnie względem takim PR-owym, czy ten teflon zostanie mocno zarysowany. Jan Śpiewak? No ja nie widziałem całego tego przesłuchania, ale faktycznie jest tak, że no, tutaj młody syn Donalda Tuska chyba, no chyba tak jak tutaj redaktor powiedział, wsypał go trochę, no to zdanie, że wiedzieliśmy z tatą, że to wszystko jest lipa, no będzie czymś, co będzie prześladować Donalda Tuska, no i przede wszystkim Donald Tusk będzie musiał wytłumaczyć nam, Polakom, dlaczego nie uprzedził reszty o tym, że to wszystko jest piramidą finansową i może się zaraz sypnąć. Ja przypomnę, że jest tak, że są pewne wiedza publiczna, która, nie wiem, wszyscy teraz mówią, że wszyscy wiedzieli, że Amber Gold to lipa, prawda, że to nie może być prawda i że to musi być jakieś oszustwo, ale no jakoś ci ludzie wpłacali te pieniądze, prawda, do Amber Gold, byli przekonani, że państwo to kontroluje, a państwo się na nich wypięło. Tak, tutaj porównanie z aferą reprywatyzacyjną, bo tak samo jest na przykład w środowisku warszawskich prawników, też wszyscy wiedzieli, że reprywatyzacja warszawska to jedna wielka lipa, a jednak milczeli, prawda? I tutaj była chyba podobna sytuacja, że najwyżsi urzędnicy państwowi w rządzie wiedzieli, że to wszystko jest, że to wszystko zaraz runie, ale też milczeli. No i pytanie jest, dlaczego? Czy to jest jakaś solidarność kastowa, czy to jest jakaś państwo jest po prostu w takim stanie słabym, że i tak się nic nie da zrobić, że premier nawet tego kraju ma tak ograniczoną władzę, że nie jest w stanie wpłynąć na instytucje publiczne, czy może ta sytuacja była inna. No jestem bardzo ciekawy odpowiedzi Donalda Tuska. No faktycznie będzie teraz, jest postawiony przez swojego syna w dość trudnej sytuacji. Czy to się nadaje na Trybunał Stanu? Czy to ku temu zmierza? To zobaczymy, jak wypadnie przesłuchanie Donalda Tuska wiosną 2018 roku. Natomiast jedno jest pewne. Jak znam działanie szefów ABW, a wtedy szefem ABW był generał Krzysztof Bondaryk, to oni ostrzegają najważniejszych polityków, jeśli członkowie ich rodzin gdzieś wchodzą w jakieś rzeczy. Panowie rozmawiali między sobą, więc wiedzieli. I teraz tak, trzeba byłoby być bardzo naiwnym albo bardzo nieodpowiedzialnym, żeby nie zdawać sobie sprawy, że jak syn premiera wchodzi w jakiś układ, to zatrzymuje właściwie wszystkie służby państwa. Jeśli one nie mają jasnego, róbcie coś, bo on wchodzi w bagno i natychmiast działajcie, ty natychmiast wychodź z tego, a nie, że no źle, nieładnie, bo to coś tam jest. Nie jestem zadowolony. To są bzdury po prostu. Jakby dostał gorzką karę. Mówi się, jutro wychodzisz z tego, wszystkie służby państwowe wchodzą. Jeśli takiej decyzji nie ma, to jest ściana. Aha, tam jest przecież Michał Tusk, no to nic nie robimy, bo wiecie, rozumiecie. To stwarza bardzo niedobrą sytuację, bo pozwala działać już absolutnie poniżej jakiejkolwiek granicy prawa. No tak, mamy też to wyjaśnienie do młodego Tuska są dość niewiarygodne, tak, że pracował w OET
rzeczy, dlatego że ma takie pasje, to się wydaje być mało przekonywujące. I oczywiście, ale też te zarobki tego młodego Tuska przecież też były w tej firmie były dość niskie, więc to wszystko jest jakieś takie, kurczę, ciężko w to wszystko uwierzyć i znaczy coś jest na rzeczy w tej historii taki, bo rzeczywiście ona na pierwszy rzut oka wygląda absurdalnie. Absurdalnie. To, co syn premiera pakuje się w tak wielki kłopot. Za średnią krajową, no, tak. Chyba, że po prostu takich spraw było bardzo dużo. Znaczy, bo powiedzcie, Amber Gold wybuchło. A może tego typu zdarzeń i spraw było dużo więcej. No może trzeba sprawdzić PIT Michała Tuska i przyjaciół premiera, bo to może jest klucz do tego. A może on taką ofiarę mówił, tylko nie spodziewali się, że to aż tak wybuchnie. Że to, o czym myślisz i wszyscy nasi słuchacze, to się robi tak w picie odzwierciedla, to nie działa. Syn Komorowskiego też, prawda, pracował dla firmy, która związana z kolei z Wem Rywinem na warszawskim Ursusie, tak? No tutaj wydaje się, że te dzieci polityków są łakomym kąskiem dla różnych dziwnych spółek, które niekoniecznie zawsze działają zgodnie z prawem. No ale od tego właśnie są służby specjalne, żeby uprzedzać premiera, uprzedzać członków rządu i nie dopuszczać do takich sytuacji, no bo ja trochę nie zgadzam się z tym, że to jest tak, że służby przychodzą do premiera i mówią mu, prawda, jest taka sytuacja, co z tym robimy. No nie, one chyba powinny coś zarekomendować, one powinny powiedzieć, słuchaj, panie premierze, tak nie, to nie może tak wyglądać. To się tak dzieje w rozmowach prywatnych. No, znaczy, rozumiem, że tak się dzieje, ale chyba tak to nie powinno jednak... Zrobić krótki wtręt, do czego służą służby specjalne w państwie. Służby specjalne służą do ochrony państwa, jeżeli chronią premiera, to też ze względu na dobro tego państwa. Czyli jeżeli ostrzegają premiera, to tylko dlatego, żeby uwikłanie premiera nie zaszkodziło państwu albo jego poszczególnym obywatelom. Ostrzeżenie było po to, żeby nie zablokować śledztwa, tak? I żeby państwo na wizerunkowo na to nie straciło. Ale zawsze na końcu tych działań musi być dobro państwa. Natomiast tu w ogóle tak jakby służby też były prywatne. Tak jakby to były jakieś nadworni kelnerzy premiera. Ale oni się nie zajmują nami, tylko nimi. Jeszcze jest jeden aspekt, bo panie Słowianecki. Wielu obserwatorów mówi, no tak, ale to jest lokalna sprawa, jeśli nawet politycy Platformy ciągnęli ten samolot, oni twierdzili, że nawet nie wiedzieli, co ciągnęli, no to trzeba naprawdę sądzić, że odbiorcy są idiotami, żeby wierzyć w to, że przypadkowo ciągnięty akurat samolot, to cała elita urzędnicza i partyjna Pomorze. Ale, bo to jest jakaś lokalna sprawa pomorska. Nie. Pomorze to był wówczas ośrodek władzy centralnej. Premier się wywodził stamtąd. To wszystko wystarczyło mieć. Taki region, gdzie ktoś był pewien, że służby nie zadziałają ze względu na to, że tu są nasi, premier stąd pochodzi, uwikłamy syna, zrobimy z niego przykrywkę. Powiem szczerze, dziecko czytające powieści sensacyjne po 5 minutach się zorientuje, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli premier się nie zorientował, to świetnie świadczy jego... Ja w to nie wierzę oczywiście, bo to jest kwestia wiarygodności. Donald Tusk za długo jest w polityce, żeby to tak sobie lekceważyć po prostu. Bo jedną rzeczą jest te 800 milionów złotych i te kilkadziesiąt tysięcy pokrzywdzonych ludzi, ale druga rzecz jest taka, że państwo legitymizuje kant na taką skalę i oszukiwanie ludzi i ktoś przecież za to zapłaci. Tak czy owa. Czy to nie jest trochę z drugiej strony tak? No ja rozumiem, bycie synem znanego polityka, takiej postaci jak Donald Tusk, czy w ogóle osoby bardzo znanej, jest dosyć trudne, prawda? Człowiek taki szuka własnego miejsca na ziemi, chce być niezależny, chce być autonomiczny od pozycji ojca czy czasem matki. I oto właśnie w Gdańsku dostaje tego rodzaju posadę, która wydaje się być ciekawa i być może pozwala mu na to, żeby sobie żyć własnym życiem, założyć własną rodzinę, mieć dzieci i być trochę autonomicznym od swojego ojca. Może to tak jest. No ale sam jestem ojcem dorosłej córki, skoro jesteśmy przy dni ojca i ona też ma taki problem, że chce być w miejscach, na które ja nie mam wpływu, bo mam kluby gazety, są nawet w Anglii, a ona tam studiuje i też się z tym, ale to naturalna postawa jest trochę odwrotna, to znaczy nie korzystam z tego tak, że ojciec jest premierem, tylko szukam
swojego miejsca. Oczywiście to zawsze jest trudne. Ale czy biorąc tę posadę korzystał z tego, że ojciec jest premierem? Nie, no to oczywiste. No przecież no, za darmo nikt nie płaci. No, jeżeli mu płaci za to, że nic nie robił, to, to dlatego, że miał takie nazwisko. A to się było jakieś niesamowita posada. To, się, to mnie najbardziej w tej całej sprawie Być może największy wstyd polega na tym, że zrobiono kompromitację za dziadowskie pieniądze, także już tak spsiała aferalność, że już nawet za dziadowskie pieniądze można kupić syna premiera.